Jesteśmy dzisiaj w siedzibie Onetu, a moim gościem jest Magdalena Kuflińska. Dzień Tak. dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. A spotykamy się dlatego, bo wczoraj wystartowała 11. edycja konkursu Blok Roku, który chyba przechodzi ewolucję czy rewolucję, jakbyś to nazwała? Ewolucją. Myślę, że zdecydowanie jest to ewolucja. Otwieramy się na twórców wideo. W tym roku po raz pierwszy dajemy im własne kategorie tematyczne na tych samych warunkach, prawach, jak dotychczas mieli blogerzy. Przechodzimy zmianę ze względu na istotność kanałów wideo, w ogóle formatu wideo, które wykorzystują twórcy w internecie. Zmieniamy nazwę, jesteśmy teraz, Blok Roku jest jakby tylko jednym z członów, jesteśmy galą twórców. W skrócie, tak, czyli jakby stawiamy bardzo mocno na wideo, dajemy nie dość, że oddzielne kategorie dla twórców wideo. Chcemy też wyręczyć nagrodę za pojedynczy materiał wideo. I to, o czym zapomniałam, co jest bardzo ważne, chcemy wyręczyć także nagrodę dla twórcy roku za całokształt obecności w mediach społecznościowych. I to te nagrody są, to jest chyba jedyny konkurs, który ma tak wartościowe nagrody. Mówisz o tych materialnych? Mówię o tych materialnych, bo oczywiście sława i fame to jest coś, co każdego cieszy, ale no miło jest też na przykład odjechać samochodem spod przede wszystkim właściwie sceny. Jest to jedyny tak duży konkurs skierowany do tej grupy. Nagrody są materialne, są też właśnie nagrody, o których wspominasz, bo tak naprawdę każdy zwycięzca w konkursie będzie mocno przez nas promowany. Taki jest cel konkursu, o to w tej zabawie chodzi. Bo ty też jesteś blogerką, tak? I żeśmy jeszcze przed wejściem na żywo, a tu w ogóle odpowiadając jeszcze na pytanie Sebastiana Hajnowskiego, w tej chwili mamy telefon jeden z Periscope'em, jeden z Facebookiem i jeszcze wideo, które się kręci potem na YouTube'a, czyli trzy urządzenia i jeszcze zewnętrzny mikrofon, z czego większość właśnie na żywo, wideo, ale właśnie miałem Ciebie zapytać o to, czy to jest... Z czego wynika to, że tworzycie dwa oddzielne tryby tego konkursu, że to nie jest tak, że ta branża, blogosfera ewoluowała w kierunku wideo, tylko bardziej wideo jest kompletnie nowym obszarem, robionym przez innych ludzi, a blogosfera jednak cały czas pozostaje w sferze słowa pisanego. Już tłumaczę, dlaczego taką decyzję podjęliśmy. Przede wszystkim to nie jest ta sama forma twórczości, więc trudno byłoby porównywać twórczość pisaną z wideo. Poza tym te grupy no, w zupełnie inny sposób posługują się mediami, ale to nie znaczy, że to się nie zaciera w jakiś sposób z drugiej strony, bo po pierwsze blogerzy zaczynają, próbują jedni w bardziej intensywnym stopniu, drudzy mniej, korzystać z formatu wideo. Czasami youtuberzy zaczynają tworzyć na blogach albo pisać w jakiś sposób, wydają książki youtuberzy, co też pokazuje, że chcą pisać. I to bardzo poczytne książki. Tak, bardzo poczytne książki, bestsellery. Nie jeden pisarz by pewnie, czy w sensie może nie chciałbym tutaj zdenerwować nikogo, ale pewnie tego zamieszania wokół tego, jak chociażby książka Red Lipstick Monster wywoła, no to jest marzenie każdego wydawcy, prawda? Tak, zdecydowanie tak. I to pokazuje właśnie, w jakim kierunku to zmierza, że tak naprawdę z jednej strony zacierają się granice, te media się mieszają, twórcy korzystają z różnych możliwości, które są dostępne, natomiast z drugiej strony trudno bardzo zostawić osoby, które pisze i na przykład fotografuje, z osobą, która nagrywa wideo. Więc nie chcieliśmy, myślę, że juror by miał bardzo trudne zadanie, cała kapituła by miała trudne zadanie, żeby wyłonić zwycięzcę, który będzie, laureata, który będzie spośród osób, które posługują się tak różnymi formatami. Kogo szuka konkurs Blok Roku? Czy macie jakiegoś takiego wymarzonego, czy konkurs Blok Roku jest bardziej do tego, żeby odkrywać nowe talenty, czy bardziej nagradzać tych, którzy już mają zbudowaną pozycję i wszyscy już wiedzą, że są super?
No to jest ciekawe pytanie. Konkurs jest dla każdego. Tak naprawdę od początku, kiedy rozpoczęła się 10-11 już lat temu pierwsza edycja do dzisiaj, jest to konkurs, który jest otwarty na wszystkich twórców w internecie, znaczy twórców blogów, w tym momencie także wideo. Jakby tutaj nie stawia sobie za celu wyłonienie jakichś perełek czy docenienie osób, które już tworzą od dłuższego czasu i się w tym bardzo wyspecjalizowały. To, kto się zgłasza, samo się w jakiś sposób kształtuje. Na pewno dużo więcej blogów zgłaszało się na początku, kiedy ten konkurs startował, dlatego że blogi były też czymś innym. Teraz one się po prostu bardzo sprofesjonalizowały, zgłasza się ich na pewno mniej, ale są to blogi na bardzo wysokim poziomie bardzo często. Więc odpowiadając na twoje pytanie, zależy nam na tym, żeby się zgłosili zarówno jedni i drudzy twórcy, a my postaramy się podjąć jak najlepszą decyzję, a właściwie nasza kapituła wyłoniona nieprzypadkowa absolutnie, osoby, które proszę, najbardziej zasłużą na powiedzmy może, kto jest w kapitule i dlaczego akurat te osoby? Dużo jest osób, mam nadzieję, że nikogo nie pominę, są to fantastyczne osoby. Bo nie są to zawsze też, przepraszam, że się jeszcze chwilę wtrącę, ale to nie są zawsze blogerzy. To nie są blogerzy. To są czasami blogerzy, to znaczy albo osoby, które są głównie z tej działalności blogowej znane, albo osoby, które oprócz tego, że na przykład są aktorami i prowadzą własnego bloga. Najważniejsze jest to, żeby w jakiś sposób były związane z daną kategorią lub z blogowaniem, lub z tworzeniem wideo w tym roku. Dlatego mamy na przykład Patryka Wege do oceny filmów wideo. Pozdrawiamy Patryka, jeżeli nas tak, na pewno nie można zaprzeczyć, że jest z wideo, z filmem związany. Mamy no, wielu wspaniałych jurorów. Zapraszamy na stronę blokroku.pl, aby zapoznać się ze wszystkimi z nich, ale są wśród nich aktorzy, prezenterzy telewizyjni, dziennikarze. Bardzo, bardzo ciekawe nazwiska. A jeżeli mówimy o wideo vlogowaniu, to vlogowanie przybiera dzisiaj dużo bardziej zróżnicowane formy niż w przypadku bloga, no bo blog jest jakąś taką dosyć jednolitą formułą, a w przypadku vlogowania, no to na przykład vlogerem też może być osoba publikująca treści na Snapchacie. Dlatego unikam słowa vloger, dlatego że vloger jest jedną z naszych kategorii tak naprawdę. Traktujemy, jakby cała kategoria nazywana jest twórcą wideo, pod kategorią jest vlog, dlatego że vloger rządzi się innymi trochę prawami niż na przykład kanał wideo w kategorii rozrywka czy w poradnikowej, tak? Vloger z założenia raczej opowiada o sobie, o swoich jakichś doświadczeniach, pokazuje swoje życie, co nie oznacza, że każdy twórca na YouTubie, twórca wideo robi to samo. No dobrze, ale bo właśnie dlatego zacząłem o tym Snapchacie mówić, bo Snapchat na przykład jest medium, w którym trudno jest pokazać historię swojej pracy. I na przykład gdyby taka MeFashion chciała się zgłosić do waszego konkursu, no to poza tym, że może pokazać swoje zasięgi, no to jej snapy są dostępne tylko z ostatnich 24 godzin. Tak, dlatego nie mamy w konkursie na przykład kategorii pod tytułem Snapchat. Będziemy brać pod uwagę wszystkie kanały, w których kanały social media, w których porusza się dany uczestnik konkursu, w momencie, kiedy będziemy oceniać te kanały. Czyli w tym momencie trwa etap zgłaszania się. Uczestnicy oprócz kanału podstawowego, który zgłaszają, czy będzie to blog, czy kanał na YouTubie, zgłaszają, w formularzu zgłoszeniowym podają swoje kanały social media i w momencie, kiedy będą osoby nominowane, czyli 36 osób, które będą brane pod uwagę do nagrody głównej, przyjrzymy się ich obecności w mediach społecznościowych. Okej, okay, a w takim razie może na koniec jeszcze powiedzmy, jak się zgłosić do konkursu, bo to jest chyba najbardziej praktyczne. Tak. Praktyczna informacja, którą możemy trochę światu to przekazać. Przed chwilą powiedziałam. I czy każdy może się zgłosić? Czy na przykład Brief Morning też można by zgłosić do jakiejś kategorii jako specjalistyczny... Specjalistyczny, bo rozumiem, że mówimy tutaj o wideo. Wideo, tak. I to na żywo. Nie mamy kategorii specjalistyczne wideo, ale myślę, że jakaś się znajdzie. Okej, czyli teoretycznie... Teoretycznie tak. Natomiast tak, konkurs jest, tak jak wcześniej powiedziałam, otwarty dla każdego.
wystarczy wejść na bakroku.pl, wybrać odpowiednią kategorię, do której chcemy się zgłosić, podać wszystkie niezbędne dane i czekać. Na razie 2 tygodnie trwa etap zgłoszeń, potem będzie tydzień głosowania SMS, następnie pod ocenę jurorów trafią blogi czy twórcy wideo, które zbiorą najwięcej głosów. I tak, kiedy jest finał? Finał, taki finał, 18 marca, podczas uroczystej gali wręczymy nagrody. Czyli niebawem. Niebawem, tak. To będziemy z niecierpliwością czekać na to, kogo w tym roku odkryje konkurs i pokaże światu konkurs blog roku i wideo roku. Tak, gala twórców. Bardzo dziękuję. Dziękuję za również. Rozmowę. Dziękuję również i peryskopowiczom, i facebookowiczom za udział w rozmowie. Dzisiaj z siedziby Onetu na warszawskim Mordorze. Gościem moim i waszym była Magda Kuflińska, która odpowiada za projekt Blok Roku w Onecie. Brief Morning wraca znowu jutro, punktualnie o 9:00. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.